Kiedy w połowie roku wyszło na jaw, że za szwajcarskie pieniądze można zbudować w Legionowie dworzec, w ratuszu szybko wzięto się do roboty. Po opracowaniu kilku koncepcji nowego centrum komunikacyjnego wybrano tę, zdaniem władz, najlepszą. W środę na konsultacjach społecznych zaprezentowano ją mieszkańcom. Jak Państwo widzicie, to jest wymóg formalny. Szwajcarzy i w ogóle Unia Europejska ma mocno stawia na akceptację społeczną pewnych działań. Już przed spotkaniem wiadomo było, że najwięcej wątpliwości co do inwestycji mają mieszkańcy osiedla Piaski. Według reprezentującego ich radnego dotyczą one głównie zwiększonego natężenia ruchu, a tego właśnie ludzie chcieliby uniknąć. Mieszkańcy tutaj będą wnioskować, by była możliwość, aby dojazd do parkingu odbywał się uliczką równoległą, wydzieloną z tej działki obecnej. Zastrzeżenia budzi na Piaskach także wielopoziomowy parking na 1800 aut. Należy go wpisać w sposób właściwy w otoczenie, bo wybudowanie jednopoziomowego daje taką małą ilość miejsc, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że osiedle byłoby zalewane dużą ilością pojazdów przebywających pod stację, tak to teraz jest czynione. Wielu mieszkańców interesował finansowy aspekt przedsięwzięcia, a właściwie koleje losu dworca już po jego powstaniu. Będę miał tutaj pytania przede wszystkim co do kosztów. Co do kosztów przyszłych, jak również co do kosztów zabezpieczenia mycia tego mienia. Przecież to ktoś później będzie musiał zapłacić. Ano będzie, chętny w razie czego już jest. Miasto będzie płaciło za utrzymanie, chociaż budujemy ten obiekt tak, żeby on w części zarabiał na siebie. Tak jak zarabia ten ratusz, posiadając bank, posiadając kwieciarnię, posiadając sklepik, kafejkę internetową, to i w tym obiekcie chcemy wybudować powierzchnie komercyjne. Początek konsultacji wypełniła dokonana przez Lucjana Chrzanowskiego prezentacja założeń projektowych. Zastępca prezydenta przekonywał, że nowoczesna bryła dworca efektownie zamknęłaby ulicę Piłsudskiego, wyodrębniając zarazem obecnie nieokreślone centrum miasta. Budowa dworca kolejowego w Legionowie jest okazją do stworzenia obiektu symbolu miasta, z którym miasto będzie się w przyszłości kojarzyć. Niektórzy byli jednak innego zdania. Czy może Pan zaprezentować nam wizualizację tego dworca, ale od strony osiedla Piaski? Bo jak na chwilę obecną, to powstaje nam budynek, który architektonicznie nie będzie żadną atrakcją dla naszego osiedla. Mówię o parkingu. Dzisiejsza rzeczywistość już gorsza być nie może. My mamy bardzo krótki czas, który albo wykorzystamy, albo nie. My naprawdę zrobimy wszystko, żeby tą inwestycję zrealizować. Bo zmarnowanie takiej szansy byłoby grzechem zaniechania, musiałbym się z tego strasznie spowiadać. Władze miasta wychodzą z założenia, że szwajcarska oferta to nie ser i trudno znaleźć w niej dziurę. Skoro ktoś chce sfinansować 85% kosztów inwestycji szacowanej na ponad 30 milionów złotych, trzeba mu to ułatwić. Tym bardziej, że sądząc po okazałym bukiecie, dotacja jest już na wyciągnięcie ręki. Jeżeli sami czegoś nie zepsujemy, a mamy już zlecony projekt techniczny dworca, mamy zlecone studium wykonalności tego obiektu, jeżeli nie, nasi mieszkańcy nie zgotują nam jakiegoś okropnego protestu, no jakiś to zawsze będzie, budowa piaskownicy budzi protest niektórych mieszkańców, no to można powiedzieć, że raczej na pewno te pieniądze dostaniemy. Legionowskie Centrum Komunikacyjne ma powstać w ciągu najbliższych 2 lat. Oczywiście, jeśli wszystko pójdzie, a właściwie pojedzie zgodnie z planem.